Okej, jedziemy dalej. Zrobimy surówkę z kapusty pekińskiej, cebuli. Zazwyczaj ja dodaję jabłko, ale jeżeli to nie jest na świeżo, tak jak teraz, to jabłka nie będzie, za to miałam kawałek białej rzodkwi. Marchewka, zobaczcie, specjalnie ją zostawiłam. Taka brudna, piękna marchewka jest oznaką tego, że jest ona ekologiczna. Zaraz ją umyję. Do tego cebula. I wszystko trzeba by było poszatkować albo zetrzeć na tarce. Ale ja mam na szczęście mikser, więc będzie zdecydowanie szybciej. Pieprz, sól. Możecie też dodać, jeśli chcecie, trochę majonezu albo jogurtu naturalnego. Surówka zrobiona. Pamiętajcie, że świeże warzywa niepoddane obróbce termicznej mają zdecydowanie więcej wartości odżywczych. Najwyższy czas na naszego łososia. Łosoś jest świetnym źródłem kwasów omega-3, których nam bardzo potrzeba, ale niestety tylko łosoś dziki. Poszukajcie dobrych źródeł łososia, zresztą w ogóle ryby powinny być dzikie albo, albo z oceanu. On ma taki zdecydowanie inny kolor, bardziej intensywny. I przygotowanie jego jest bardzo, bardzo proste. Kładziemy sobie takiego łososia skórą do dołu w naczyniu żaroodpornym. Dodajemy czosnek. Słuchajcie, generalnie jak to mój mąż mówi, jak wchodzę do kuchni, to jest Armagedon. Ja mam problem, bo w ogóle po sobie nie sprzątam w trakcie, dopiero po sprzątam. Więc postaram się tak szybciutko jakoś ogarnąć mniej więcej, żebym chociaż zachowywała pozory. Na łososia troszkę soli, pieprzu. I obkładam go plasterkami z cytryny. Wiem, że niektóre osoby pieką ryby w folii aluminiowej, ale niestety folia nie nadaje się do pieczenia i mogą się wydzielać z niej szkodliwe nawet rakotwórcze substancje. Dlatego bardzo nie polecam Wam tego sposobu. Natomiast takie obłożenie ryby na przykład właśnie plasterkami cytryny świetnie sprawdzi się i ta ryba na pewno będzie taka niewysuszona i pyszna, aromatyczna. Dodam sobie jeszcze gałązkę rozmarynu, bo ja uwielbiam rozmaryn. Tak przygotowanego łososia wkładam do piekarnika w nadziei, że te smaki i zapachy się nie przejdą nawzajem, bo mam termoobieg, no ale zobaczymy, nie chciałam tego przykrywać. Słuchajcie, kurczak pachnie rewelacyjnie. Dobra, dorzucamy łososia i teraz nastawiamy piekarnik na jakieś 20 minut. Okej, okay, zbliżamy się do końca. Została mi jeszcze kasza gryczana. Kaszę gryczaną moczyłam przez noc i Wam też polecam to robić, moczyć kaszę czy jakieś nawet orzechy, ponieważ wtedy neutralizujemy kwas fitynowy, który jest generalnie dla nas szkodliwy. Moczymy w zimnej wodzie i właśnie tą kaszę sobie teraz zagotuję. Jeżeli nie mamy dobrego dostępu do warzyw, to na przykład w zimie świetnie sprawdzą się różnego rodzaju mrożonki. Często takie mrożone warzywa są lepszym rozwiązaniem niż na przykład pomidor w zimie, który nie ma żadnych wartości odżywczych, bo mrożenie aż takich nie traci. Więc ja na szybko zrobię sobie właśnie takie warzywa na patelnię do tej kaszy gryczanej. Będę smażyć na oleju kokosowym, takim nierafinowanym, bo ten zapach kokosa nie będzie nam tutaj w ogóle w tym daniu przeszkadzał. Okej, warzywa się tutaj robią, więc będzie trochę głośno, no ale jedziemy bez ściemy. Ja Wam powiem parę słów o tym, jakie można sobie na przykład na szybko zrobić przekąski. Ja bardzo lubię orzechy i w ogóle bakalie, ponieważ mają one, jest to świetne źródło dobrych tłuszczów i uwielbiają już moje dzieci. Również właśnie bakalie dobrze jest wymoczyć. Także ja tutaj mam taką mieszankę, tutaj jest makadamia, orzech brazylijski, nerkowiec, żurawina, goji, migdały, chyba tyle, albo jeszcze jakaś niespodzianka. I sobie to właśnie zaleję teraz na najlepiej na kilka godzin, 8-10 godzin i później takie migdały będą już gotowe. Bardzo szybką i fajną opcją są różnego rodzaju koktajle, czy to warzywne, czy owocowe. Dlatego ja do koktajli często dodaję nasiona chia. I właśnie te nasiona chia możemy sobie przygotować wcześniej, zalać na przykład mlekiem kokosowym, bardzo Wam polecam takie domowe mleko kokosowe, też przygotowanie jego znajdziecie u mnie na kanale. Myślę, że 2 łyżki wystarczą. Takie nasiona spokojnie możemy sobie włożyć do lodówki i one wtedy mają lepiej po prostu będą przyswajalne te substancje odżywcze i możemy sobie je na przykład dodać do koktajli, ale możemy też zrobić bardzo łatwy pudding, no ale to już nie na dzisiaj. Do łososia szybciutko robię szpinak. Mam tutaj akurat taki świeży szpinak, powiedzmy, że świeży.
Dobra, umyłam go, chociaż tutaj już mam mało miejsca w zlewie, nie ukrywam. Szybkie odwirowanie. Moje dzieci uwielbiają tę zabawę. I tak, co zrobimy? Banał, szpinak, dwa ząbki czosnku i trochę masła klarowanego. I to wszystko sobie tak delikatnie zbrążuję na patelni. Wybiła godzina zero, piekarnik daje mi znać. Zobaczmy, jak to wygląda. No, jak widzicie, dwie godzinki, rachciach ciach i trochę tego jedzenia jest. Jeszcze o jednej rzeczy Wam chcę powiedzieć. Bardzo Wam polecam takie opakowania silikonowe. One się świetnie sprawdzają właśnie do wzięcia gdzieś, jeżeli wychodzimy. Nie zostały już tylko różowe, bo reszta jest w użyciu aktualnie. I też nie zajmują dużo miejsca do przechowywania. Ja tutaj sobie właśnie wrzucę na wieczór, będę miała na łososia ze szpinakiem. Idealna kompozycja. Jeszcze mi zostało troszeczkę do posprzątania, także zmywarka w ruch. Nie ma lekko. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas naszego dzisiejszego gotowania, że moje pomysły może Wam się przydadzą i że pokazałam Wam, że gotowanie i przygotowywanie zdrowych posiłków wcale nie musi być trudne ani długie. To ja idę jeść. Pa!